z Ewangelii świętego Jana. Tomasz, jeden z 12 zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. Dziś jest dzień świętego Tomasza Apostoła. Pamiętamy jego reakcję na wieść o tym, że Jezus zmartwychwstał. Jak twardo mówił, że jak nie doświadczy realności Jezusa żyjącego, to nie uwierzy i koniec. On w Ewangelii pojawia się jako twardy realista. To stąpający twardo po ziemi uczeń, co ma swoje zdanie i nie chce ulegać jakimś emocjonalnym, nie do końca sprawdzonym relacjom. Takie zachowanie Tomasza wydaje się być czymś bardzo mądrym, naprawdę bardzo trzeźwym spojrzeniem. Jednak widać, że Tomasz nie do końca rozumie tego, co Boże. On potrzebuje ożywienia wiary, potrzebuje mocnego impulsu, by zostawił dotychczasowe wyrachowanie, właśnie tą chłodność spojrzenia i poddał się żarowi, ogniowi wiary, by wrócił do swej pierwotnej miłości wobec Mistrza. Niedowiarstwo Tomasza w niedzielę zmartwychwstania jest wręcz przysłowiowe, ale widzimy, jak ta duchowa ciasnota Tomasza pęka i zostaje odrzucona. Nastąpiło wspaniałe ożywienie jego wiary. Teraz, kiedy Pan zaprosił go, by dotknął jego ran, wreszcie Tomasz naprawdę uwierzył. Nie tylko uznał, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał, ale wyznał swoją wiarę. Zawołał: Pan mój i Bóg mój. Odtąd wiara jest treścią jego życia. Maryjo, Królowa Apostołów, pomagaj nam być świadkami i głosicielami naszego Pana. Ty niesiesz Jezusa do świata, pomagaj i nam nieść Jezusa. Radośnie wyznawać Jego moc, która dotyka nas samych, która przemienia i ożywia wszystko. Różaniec dziś niech będzie modlitwą za słabnących w wierze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.